Serdecznie dziękuję. Jeszcze raz, Szanowni Państwo, no niestety nie obyło się bez, nie obyło się bez drobnej wpadki. Chciałbym jeszcze raz powitać władzę wydziału. Pani dziekan zaprezentowała, otworzyła nasze seminarium. Chciałem również przywitać pana profesora Jarosława Kowalika, prodziekana do spraw kształcenia. Szanowni Państwo, no przykro mi, że tak się stało, natomiast jest z nami pan profesor Zygmunt Zander, którego chciałem serdecznie powitać. Informacja, której Państwo nie słyszeli, to jest to, że warunki są takie, jakie są. My ze względu na to, że chcemy w większym gronie poprowadzić seminarium, przeprowadziliśmy test bezpieczeństwa, poddaliśmy się badaniom, testom antygenowym, wszyscy jesteśmy zdrowi, do tego też pozwoliłem sobie zdjąć maseczkę i osoby prezentujące poszczególne firmy w czasie obrad będą zdejmowały maseczki. Natomiast, Szanowni Państwo, współorganizatorami tegorocznego seminarium Techmilk są firmy, których loga widnieją na banerach umieszczonych za moimi plecami. Wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie tegorocznego seminarium w formie zdalnej bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że nie obędzie się wszystko bez problemów technicznych. Mimo naszego doświadczenia z zdalnym nauczaniem, jak Państwo zauważyli, no niestety mój błąd spowodował, że tej pierwszej części otwarcia seminarium nie było, ale proszę mi wybaczyć. To też są nasze nowe doświadczenia, zorganizowanie dla takiej ilości osób seminarium Techmilk.